Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Alone in the Dark. Także lecimy. Ostatnio mieliśmy ciężki bój na stateczku. Także teraz znowu nas przeniosło do Darsetto z powrotem tutaj. Jakże interesująco. Popatrzmy sobie na mapeczkę. Jesteśmy na recepcji. Tutaj widziałem parę rzeczy do odebrania. Zobaczymy gabinety doktora Greya i może gdzieś trzeba podejść. No totalnie, totalnie nie wiem. Totalnie nie wiem, co tu można zrobić. Ale dobra, chodźmy do gabinetu może. No, dobra, jakaś... Tutaj sobie może troszkę życia wypijemy. No dobra, niech no ja popatrzę jeszcze sobie parę klawiszy. Dobra, dobra, klawiszologia to jest kwestia, wiecie. Przypomnieć sobie klawiszologię po jakimś okresie czasu to jest masakra. Dobrze. W sejfie byliśmy, patrzcie, no sejf mamy zaliczony, ale tutaj ewidentnie... Ewidentnie tutaj nie mamy skończonego jeszcze. Tutaj coś jeszcze jest. Wydawało mi się, że to jest ten save. Jak staniemy koło tego, to nam ewidentnie powinno pokazać ten save. Tak, i teraz jesteśmy blisko tego puzelka. No i autentycznie, no i tutaj coś jest nieskończone. No albo z tym save'em coś jeszcze będziemy musieli kiedyś zrobić, albo nie wiem, albo nam się tu coś nie zaznaczyło tak jak powinno. Ewentualnie może to jest w gabinecie. Ze strony gabinetu może coś tutaj. Tu jest pudełeczko, szkatułeczka. No z tej strony nic, tak jakby. Dobra. Dobra, w gabinecie byliśmy. W gabinecie czytaliśmy wszystko. Okej, to tak ciężko w ogóle mi tu wyczuć, gdzie mamy iść. Bo tak, mamy zerwij kontakt z mrocznym mężczyzną, no i to mieliśmy. Włam się do gabinetu doktora Greya, no to to mieliśmy wnioskować. No to wszystko, że tak powiem, jest zrobione, chyba że coś jeszcze nie odebrałem. I takie to jest właśnie, kurde, tutaj granie, bez podpowiedzi, na trudniejszym poziomie, tak to wygląda. Dobra, będziemy musieli pochodzić, na pewno przejść się kawałeczek. Zobaczymy, może jak się przejdziemy kawałeczek, to coś nam się odkryje. Tu recepcję pójdziemy. Na pewno byliśmy już na pięterku. Na strych już jest skończony, tu już jest skończone. Apartament doktora Greya, tu byśmy się chcieli dostać, ale tu nie możemy. Tu jest zamknięte, zaryglowane. To są całkiem zablokowane drzwi, to ich nie możemy ruszyć. Pokój Perosi też nie możemy ruszyć. Na samym dole, no tak jakby, no też nie bardzo, dobra. Może jak gdzieś pójdziemy, może coś nam się tutaj... O, właśnie. Tak myślałem. Właśnie tego się spodziewałem, że takie cudeńka się tu wydarzą. O, znowu coś. No. Ostro. No dobra. Fajna sprawa. Teraz pytanko, w którą stronę mamy iść. Okej, tam jest gabinecik. Spróbujemy sobie wyjść. Czy my możemy w ogóle wyjść? Możemy. No tu jest jakaś torba. Torba nas nie interesuje. Ciężko powiedzieć, gdzie iść, bo wiecie, bo nam się jakby nic nie zrobiło, no zrobił się nam jakiś jeden efekt. I tyle, nie? No i tyle po zawodach mieliśmy tych efektów. No spróbowałbym sobie na pewno. No to jest jedyne miejsce tutaj z tym, z zagadką, ale no ona jest zrobiona według mnie. Według mnie ta zagadka jest zrobiona. Więcej miejsc z zagadkami nie mam już. Ale na pewno nieukończone, zbadane, ale nieukończone pomieszczenia. Poszedłbym do tutaj do pokoju Lotte, może tego małego, może w tym pokoju Lotte coś będzie. Tak, sprawdźmy sobie pokój Lotki, ale no, żeby tam dostać się, no to tu też wszędzie jest zamknięte.
Dobra, może tutaj przez wielki gabinet jakoś byśmy się dostali? No powiem wam, no ciężko. Ciężko teraz, nie wiadomo gdzie iść. Jakby w ogóle nieopisane, no w ogóle nieopisane rzeczy. To tak muszę popatrzeć, okej, tu mamy jeszcze trzy pokoje niezbadane, bo są chyba na brązowo. Znaczy były wcześniej, ale teraz nie wiem dlaczego. Dobra, zwiedźmy te pokoje, nie wiem czemu one są w ogóle na brązowo. Według mnie nie powinny być na brązowo. Dobra, poszukajmy tutaj. Dzisiaj taki odcineczek będzie, wiecie, o wszystkim i o niczym. Prawdopodobnie. Przebłysk oświecenia. Czasami myślę, że to miejsce tylko pogarsza mój stan, że Darceto może się okazać moim grobem. Trumną skleconą z krzykliwej architektury. Taj Mahal melancholików i pijaków. Jest coś dziwniejszego w Darceto i w doktorze Greju. Jakbyśmy wszyscy udawali, że przybyliśmy tutaj, aby wyzdrowieć, a tak naprawdę jesteśmy tu po to, by o nas zapomniano. No coś w tym jest. Dobra. Aż tutaj więcej nie ma już rzeczy. Dobra, jedziemy z drugim pokoikiem. Fajnie ciemno, fajne ulewy, fajne deszcze. Dobra, pudełeczko, w pudełeczku nic. Fotografia wojenna. No dobrze. Znalezione, kolejne. Nimarut tutaj. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Dzienniczek jakiś. Zeotryb Henry'ego. Kassel zbudował zeotryb w ramach ćwiczeń z animacją. Jest bardzo zainteresowany ruchomymi obrazami i zamówił nawet aeroskop dla kolonii. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jakie fantasmagorie wyjdą spod jego ręki. Na razie jego zeotryb bardzo mnie bawi. Nie chodzi o małego człowieka pokazującego głowę, choć jest to dość zabawne, ale o czar tego magicznego świata. Światła, kiedy się obraca. Przysięgam, że przenosi mnie to z powrotem do czasów dzieciństwa. Alright. Popatrzmy. Aparat fotograficzny Rut. Dobra. Aha, i my tu coś możemy dać. O! No, dobra. To widzę, że tutaj będzie można coś rzucić. Jakieś zdjęcionko. Okej. Okay. Jak to wygląda w ogóle na mapie? Okej, ten mamy zwiedzony. Patrzcie, to co na szaro trzeba było chodzić. Pokój Rut mamy zbadany, ale nieskończony. Czyli jeszcze tutaj jest zdjęcionko, trzeba będzie kopsnąć. Tylko trzeba będzie znaleźć takie jakieś zdjęcie. Dobra, idziemy do trzeciego. Niby pusty pokój, ale wiecie jak to puste pokoje. Sami nie lubią być puste. No właśnie. O, miałem w celach zajrzeć do pustego pokoju. O! The empty room wasn't meant for patience. I belong here. O, nieźle, dobra, poczytajmy, bo tu widzę, że w celach coś nam się nowego pojawiło. Rzuć z siebie pęta samoposzukiwania się. Pusty pokój nie był przeznaczony dla pacjentów. Mimo to wielu z nich przychodziło do niego, a potem wracało. Pan Waitress wolał zamykać drzwi na klucz. Nie robił tego świadomie, lecz jego pierwotny instynkt chciał powstrzymać odwiedzających przed przekroczeniem progu w którąkolwiek stronę. Odczytaj napis, tam było, dobra. No, czyli tutaj coś trzeba było, kurde, zrobić. Nieźle. Popiół indygo. Okej. Okay. Już nawet burzy nie ma, nie? Nie znam, a może znam. No, ojojoj, ja nie znam. Chciałem zauważyć, proszę pani.
Chyba, że tutaj gdzieś będzie jakaś combination. I wait here alone in the dark. Okay. When I get back. Kiedy wrócę, poczekam tu zupełnie sam w ciemności. I wrote that. Tylko co to jest 1xxx? O kurde, ciężka sprawa, powiem wam, bo ona mówi, że może zna ostrzeżenie od Jeremiego, tu nie mieliśmy. Może to być jakaś jej data, może to być... W notatniku na pewno nic już nie mamy, bo już tutaj żeśmy notatnik sobie cały na pewno zwiedzili. Tak, notatnik jakby cały, kurde, no i teraz weźcie, bądźcie mądrzy. Rzeczy Kassandry tu nie mamy, tutaj tym bardziej nie mamy. No powiem wam, że nigdzie jakby nie ma tego kodu. No i też w celach mieliśmy odczytaj napis na ścianie i zakładam, że ten safe trzeba będzie otworzyć. Chociaż też tu kontakt idzie, no ale odczytałem napis na ścianie i co w związku z tym? Też trzeba ułożyć. A nic tu nie trzeba ułożyć. When I get back, I wait here alone in the dark, listen to me. No powiem wam, no tak kiepsko. Już panna nie chce bardziej tego rozrywać. Że trzeba będzie to jakąś, wiecie, farbą machnąć albo coś. No albo tą kombinację, no ona mówi, że chyba znam. Ale wiecie, ja na przykład nic nie znam. No ja nie znam nic. Dobra, także tutaj mamy zagadkę wieczoru. To mi się osobiście dosyć nie podoba, ta zagadka wieczoru. Sobie odreglujemy drzwiczki. No tak, mamy, widzicie, tutaj w pokoju Ruth mamy też, kurde, to zdjęcie tutaj, no tak powiem wam, trochę tych rzeczy się tu wydarzyło. Staram się dojść. Bo tutaj mam wszystko zablokowane, widzicie, te trzy rzeczy są zablokowane, więc my musimy... Nawet z klatki nie zejdziemy, patrzcie, tutaj niżej też nie zejdziemy, ani wyżej nie zejdziemy. Tu jest zamknięte w ogóle, tutaj klucz nam trzeba byłoby. No, także tu jest... Wszystko pozamykane. Chcielibyśmy tutaj jakoś przejść. Do góry byśmy poszli, ale klatka jest zamknięta znowuż. Z tego miejsca jedynie co możemy, to tym westybulem pójść tu na górę. Pokój Perosi zamknięty, pół piętro sobie możemy odblokować. A żeby się tu dostać u góry, no to na ten moment nie ma możliwości. Bo jest wszystko zamknięte. No i to jest średnio. Jedynie co mamy to te trzy rzeczy, ale tutaj już totalnie nie było triggerów żadnych. Tu przynajmniej po prawej, nie? Nie było triggera. No dobra. Próbujmy pięterko do góry podejść. Zobaczymy, czy nam tam się coś odblokuje. Też pięterko wyżej to był chyba tylko strych. Tak, i tu jest zamknięte już. I tam wyżej jest strych, nie? To tam na strych nas nie ma potrzeby. A pięterko niżej to były ta, wiecie... Kostnica, co byliśmy ostatnio, chodziliśmy i myślę, że tutaj też... Jakby nic nie będzie w tej kostnicy, znaczy kostnicy tych ambulatorium, tak zwanym. No tu zamknięte. No tak, będziemy chodzić, będziemy szukać. Ten odcineczek chyba taki będzie dzisiaj.
Ponieważ nie mówią otwarcie, co musimy zrobić, nie? Tu jest przejście, tu jest zamknięte. No i na końcu jest zamknięte, no i tyle, nie? Tak. A klucza właśnie nie mamy. Także wydaje mi się, że no trzeba znaleźć. Chyba coś znaleźć. Dobra, chodźcie, poszukamy. Bardzo słabo prowadzą w tej grze. Powinni troszeczkę więcej dać jakby możliwości. Możliwości tego, co tu się dzieje, nie? Widzicie, skrzynię otwieram, w skrzyniach nic nie ma. Skrzynie powinny być też albo z amunicją, albo z żywnością. Prawdopodobnie kod mogę znać, ale no totalnie... Totalnie nie wiem. To tak, powinno mniej więcej być jakaś taka podpowiedź. Kiedy wrócę, John, Markus, 19-18, na te długie zaręczyny. Mogłoby być 1918, 918, może to jest kod, wiecie? 918, ale wiecie dlaczego? Bo... tylko które stronę? Bo tutaj mamy jedynkę, kiedy wrócę. I byłoby 1918. Dziewięć, jeden, osiem. I tak może być z tym pierścionkiem. I get back. Widzicie, kiedy wrócę. Tu jest to sam, ta sama nazwa. Dziewięć i jedynka była, czyli 918. Może to będzie kod do sejfu. Jak tak teraz patrzę. Tylko nie wiadomo, które strony. Ale zaczynamy od lewych. Czyli 9, 1, 8. I coś się zadziało? Nie. Dobra. Teraz spróbujemy w prawo. Czekajcie, tu jest 9, a ja żem poleciał na 12, ok. 9. 1. 8, patrzcie, zadziałało. O kurde. No, to nieźle. Ładnie, żeśmy wpadli na to. Nie sądziłem, że mam ten pierścionek. Lampa błyskowa do A, do tego. Ła, fajnie. I do Emily. Karbie, znalazłem w końcu to zdjęcie z czasów mojego pobytu we Francji podczas wojny. Nie przypuszczam, żeby to był twój narzeczony, ale od razu przyszedł mi na myśl. Musiał być niesamowitym człowiekiem. W gruncie rzeczy miałeś szczęście. Mógł przecież niczego nie dokonać i utopić się w Mississippi. A on zgłosił się na ochotnika, żeby podróżować po świecie i bronić ludzi ogarniętych rozpaczą. No i zginąć z honorem niczym Achilles pod Troją. O kurde, graj przez więcej niż 8 godzin, achievement mi wyskoczył. No nieźle. A on zgłosił się na ochotnika, żeby podróżować po świecie i... bronić ludzi ogarniętych rozpaczą. Dobra, to było. Chyba ci zazdroszczę, a może jemu. To wszystko jest niewiarygodnie romantyczne. To właśnie chciałam powiedzieć. Jeśli masz ochotę skorzystać z mojego aparatu, może to cię trochę rozweseli. Może sprawi, że poczujesz znowu jego obecność, choćby we wspomnieniach. Dzięki, Ruth. Sprawdźmy. Dobra, to było. No i... no i tu chyba już żeśmy też odczytali. Dobra, sprawdźmy tą lampę błyskową teraz. Skoro tak ładnie poszło mi. Lampa błyskowa, dobra. Kręcamy. Ua, znajdź swojego narzeczonego. Wojna w Europie wciąż trwa, Ameryka stała się powstrzymać niemiecką agresję. Okręty z Bostonu, z Nowego Orleanu przybyły wczoraj, aby wzmocnić nasze waleczne siły we Francji.
Niebawem odegrają kluczową rolę, wspierając naszych sojuszników w obronie niewinnych i obaleniu niemieckiej machiny wojennej. Przyjdzie im się bronić w okopach przed nacierającą hordą z podziwu godną przenikliwością. Nieźle. Druga wojna światowa, no, było straszno. Siedzieli w okopach. To takie głębokie, kurde, te okopy. Ile my mamy? 6 kulek? 2, 3, ojej, ale mam malutko naboi. Dziwne mega, tak mało naboi, a nic nam nie dają. On na górze już coś biega, coś dużego i coś, co mi się nie podoba osobiście. A jej się zachciało szukać, kurde, faceta zaginionego swojego. Daj mi amunicję. No czemu mi tu nic nie dajesz w środku? Taka. O, dzień dobry. Dobrze, lecimy sobie tutaj dalej. Kurde, niezłe te okopy. No idzie teraz mordko, w lewo czy w prawo? Dobra, zobaczę tutaj najpierw. Tu jest skrzynka, oby coś było w niej. No jak zwykle nic, pusta. Bardzo dużo pustych rzeczy jest tutaj w tej grze. No ostatnio cały czas chyba puste rzeczy mamy. Nie wiem, czy jest jakiś limit amunicji na daną rozgrywkę, czy jak? Może już go wytraciłem. Strasznie dużo rozejść jest się. Można w każdą stronę. Na razie jest bardzo pusto. Nie ma żadnego stwora, co mnie bardzo przeraża. John. Znalazłaś Johna? Znalazła chyba jakieś... O, w końcu, a pistolet maszynowy, no w końcu. Ale to też ze 3 kule tylko, no w takich kurde miejscach. Przecież tu maszynowych karabinów powinno być od groma. Idź kobieto, szukaj swojego Johna. Dobra, tu znalazłeś nabój. Czy oni żyją? Oni śpią? Czy co oni robią? Może sobie śpi ziomuś. Jak tak lubi? Patrzcie, jakie w ogóle prycze tu mieli, kurde. Ale na amunicji do pistoletu, kurde, powiem wam, jedna kula w całej parce. Tak troszkę niesprawiedliwie. Znowu jedna kula do pistoletu maszynowego. No nie podoba mi się to. To wygląda tak jak bardzo taka cisza przed burzą. Gdzie idziemy sobie, idziemy i na końcu wyskoczy mega duży stwór, nie? Którym oczywiście będziemy się bardzo męczyć. Co to było? Strzały jakieś pewnie. God, I thought I was done with you.
No i idzie tutaj ten. Mówiłem, że będzie, kurde, mega duży stwór. Tak czułem. Dobra, idziesz stąd, czy nie idziesz stąd? Ej, idź mordo stąd. Się wracał, czy nie? Czy pójdziesz sobie dalej? Czekajcie, bo nie wiem, nie znam jego... Dobra, poszedł. Dobra, poszedł dalej. To jest pytanko, czy on robi kółka, czy on się wraca też. A, wraca się, no super, dobra. No to tu, to by mnie na pewno zobaczył, nie? Nic nie widać, tak tą kamerą nie można przekręcić, że masakra. Będziemy czekać, aż on sobie pójdzie. Niby poszedł, ale czy on będzie wracał? Tak, on tu chodzi i wraca teraz, tak? Dobra, no to jak przejdzie dalej, to musimy iść. Nie podoba mi się to. Nie lubię dużych potworków. Wolałbym go zabić, skoczyć mu na plecy z nożem ewentualnie. Dobra, idziemy. Myślę, że już tak nie wróci on szybko. Dobra, lecimy dalej. Myślę, że udało nam się go ominąć. O ile nie będzie gdzieś drugiego. No ho, ho, trupek. No i ona tak sobie wyszła bez niczego? Oż ty, zobaczyłeś mnie? Jasne, że mnie zobaczył. Ale mnie klepie. Fajnie było, nie ma co. Fajnie, że tak szybko mnie zobaczyłeś, mordko. Coś tu jest? Jest. Kurde. Amunicję to mamy jak na lekarstwo. Dziwne, że normalnie mnie tak chłop zobaczył od razu, nie? No ale co zrobić? No nic nie poradzimy. Chyba sobie... Szkoda, że oni nie zostawiają jeszcze czegoś, nie? Czasami jakiegoś luta. Dobra, apteczka chociaż... Chociaż tyle. Coś się dzieje. Wszystkie bronie przeładować, wiecie? No to tak. Niedobrze jest iść z bronią nieprzeładowaną. Znowu ten bydlak?
Jak on łazi? Oj, ta skrzynia pusta. To niedobrze. Aha, tędy nie mogę przejść. Pójdziesz dalej, czy wrócisz się, mordko? Bo totalnie nie mogę tutaj przejść dalej, wiesz? Wiesz co, mordko, idź sobie stąd. Fajna sprawa, fajna skradanka nam się dzisiaj trafiła. Jestem co najmniej przerażony. Dużo tych potworków tutaj, no nie ma co. Dobra, chyba nam się udało przejść. Dobrze, że tutaj nas wcześniej nie zwętrzył. No, ale to tak powiem wam, nie podoba mi się. Warsztaty, nie warsztaty. O! Okej. Coś ich się tu wysadziło. Na linię frontu, patrzcie. O kurde. No ale te okopy to też niezłe, kurde, wybudowane takie wielkie. Dobra, tutaj medyczny sklep, znaczy sklep, pewnie jakiś medyk. Miał, zamiast apteczki to miał, co on miał? O, naboje same. No dobra, fajny jesteś medyk, no muszę przyznać. No jesteś fantastyczny medyk. A najlepsze jest to, że mam w ogóle jedną apteczkę. Hardcore. Myślałem, że chociaż więcej ich mam. Widzę, że samolocik sobie padł. Chyba siekiera lepsza. Dobra, już idzie ten baran. Ciekawe, jak on chodzi w ogóle. Mina jakiegoś Junkersa wygląda, ale nie jestem kurde pewny, ten samolot. Bardzo dużo skradanki dali w tym odcinku. W ogóle najlepiej, według mnie, to iść za potworem, chyba że on się lubi wracać, bo jak on robi kółka, to fajnie, ale jeśli on dochodzi do pewnego momentu i się zawraca, no to już jest gorzej, nie? Ale jeśli on idzie i robi kółeczko, to jest okej dla nas, wtedy można sobie za nim chodzić, nie? Chyba będzie się wracał. Nie, dobra, poszedł dalej. Dobra, tej łopaty na pewno nie potrzebujemy, bo on zamienia łopatę za te. No nie gadaj, że się wróciłeś, mordo. Dobra, już myślałem. Trok się lekko zawrócił.
Ej, no nie działa mi E. Działa trigger. Nie chciała otworzyć tamtego, to nie. A, i tu jest ślepy zaułek. No super. Dobra, będziemy musieli poczekać, aż on tu znowu przylizie. To może nie jest taki znowu ślepy zaułek. No właśnie, tak mi się wydawało, że to nie jest ten ślepy zaułek, bo tak coś tu mi nie pasowało. Teraz pytanko, bo mamy tutaj też do przejścia i mamy też tu do przejścia. Może być tędy. Żebyśmy się tu na początek nie wrócili, wiecie? No i dobra, chyba nam się udało dalej dojść. Ty, kobieto, masz tą siekierę? Masz. Jezus, jaka agresja. No nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba. O, bardzo skradaneczka. Dobrze. Troszkę długi odcinek wychodzi przez to skradanie się. Wiecie, 30 i już tu jakoś 7 minut. No ale niestety nic nie poradzę. Uciekać masz? To uciekamy. Nie ma klucza, mordo. Przecież nie mam klucza. Chyba nas dopadło. Ty, czas się zatrzymał, patrzcie. Ewidentnie widać, jakby się czas zatrzymał. W ogóle jaki brzydki jest ten potwór. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale to strasznie brzydki. I w ogóle czas się zatrzymał, nie? To jest wybuch bomby, który stoi w miejscu. To nie tylko moja gra się frizuje teraz, ale... Ale raczej wszystko się sfrizowało. John? The brave men fallen on these John? Forever oh, John! Not of just Europe, but the world. What's the matter, Emma? President Woodrow Wilson spoke to I our can't do this. Asking them to stand tall. What's the matter? I can't take you dying again. Speak of them proudly. And remember I'm still hurting. What's the matter, Emily? But the war effort in Europe is not our... Your death was just so... Death numbers on the home front are on the rise due to unfair. Influenza known as the Spanish. The New Orleans City Council decided to open yet another emergency hospital in the old Derceto plantation. O, i znowu Derceto pewnie w jakiejś piwnicy. No dobra, ale to gdzie jesteśmy, to się dowiemy już w następnym odcineczku. Także dziękuję wam bardzo, że byliście
Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia łapki suba, a tymczasem trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.